Wszystkimi nami, jak tutaj stoimy, kiedyś wstrząsnęła informacja, że piłkarze są tą grupą, która jest w 80% uzależniona od hazardu. Dzisiaj w sposób fachowy, od strony duszpasterskiej, medycznej, ale także i tej związanej ze służbą celną, mówić będą specjaliści. I im oddajmy od razu głos. Jako pierwszy zabierze głos pan minister Jacek Kapica, nadinspektor i szef służby celnej Rzeczpospolitej Polskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Szanowni Państwo, zadaniem służby celnej jest zwalczanie nielegalnego hazardu i kontrola tego legalnego. I to robimy w związku z funkcjonowaniem i na rynku nielegalnych automatów, zatrzymując je. To robimy w stosunku do osób, które pośredniczą w organizowaniu gier przez internet. To robimy w stosunku do reklam w internecie, ograniczając ich oddziaływanie. Ale powinnością naszą jest również organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju działaniach profilaktycznych, które mają wskazać na ryzyko związane z przekroczeniem pewnej granicy, gdzie człowiek przestaje już panować nad swoimi zachowaniami, bo hazard jest w ramach prawa, ustawy o grach hazardowych legalny. Natomiast każdy z nas i jego najbliższe otoczenie musi mieć na uwadze to, że w pewnym momencie to nie my panujemy, nie uczestnicy gier panują nad tym, co robią, tylko to już staje się nałogiem. W związku z tym już drugi raz organizujemy akcję profilaktyczną. Pierwsza była w roku 2012, którą realizowaliśmy samodzielnie poprzez plakaty w szkołach, liceach i gimnazjach. W tym roku zdecydowaliśmy się przy wsparciu Konferencji Episkopatu Polski i Ordynariatu Polowego przeprowadzić akcję Gram, bo muszę, nie daj uzależnić się od hazardu. W związku z czym wydaliśmy wydawnictwo własne Wiadomości Celne, jak również plakaty, które mają wskazywać na problem uzależnień od hazardu. I chciałem podziękować tutaj księdzu biskupowi Gustkowi za zaangażowanie i opiekę taką, wsparcie w tym zakresie i episkopatowi za to, że będziemy mogli wykorzystać również ten kanał komunikacji do oddziaływania na społeczeństwo i wiernych w tych najmniejszych środowiskach. To jest też nasza druga akcja z Episkopatem Polski. Pierwszą w roku 2009 skutecznie przeprowadziliśmy, która zwracała uwagę na zjawisko przemycania i ona z naszego punktu widzenia miała bardzo pozytywne efekty. W tej chwili przygotowaliśmy, tak jak powiedziałem, wydawnictwo, plakaty, które mają dotrzeć do najmniejszych środowisk, wskazując na uzależnienia w tym obszarze. Dziękuję bardzo. Aspekt etyczny, moralny jest elementem łączącym służbę celną oraz duszpasterstwo, a więc także i delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa służby celnej. A jest nim ksiądz biskup Józef Gustek, biskup polowy, który z tej okazji wystosował specjalny komunikat, ale też i teraz zabierze oczywiście głos. Szanowni Państwo, jeżeli człowiek tonie, jeżeli człowiek jest uzależniony od alkoholu, od narkotyków, reagujemy, bo wiemy, że człowiekowi tonącemu trzeba pomóc. Księża duszpasterze coraz częściej informują i zarazem alarmują, że dużo ludzi jest uzależnionych od hazardu. Nie możemy przejść obojętnie. Trzeba tym ludziom podać rękę. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, wyjaśnia, że same gry hazardowe nie są same w sobie sprzeczne ze sprawiedliwością. Stają się problemem
jeżeli człowiek uzależnia się od hazardu i jeżeli to pociąga za sobą poważne konsekwencje, biedę, również także w wymiarze rodzinnym, powoduje to i inne grzechy, inne słabości. Sam osobiście słyszałem, że człowiek potrafi okraść własną matkę, by pójść do salonu i jeszcze się odegrać, coś zyskać. Oczywiście będą w parafiach wszystkich takie plakaty: nie daj się uzależnić od hazardu. Będzie również moje słowo, które może być wykorzystane przez duszpasterzy zarówno w kościele, jak i w salkach katechetycznych. Chcemy bowiem we współpracy ze służbą celną powiedzieć zdecydowane nie dla hazardu, dla uzależnienia od tego hazardu, ale równocześnie chcemy, tak jak pomagamy uzależnionym od narkotyków, od alkoholu, chociażby w pomieszczeniach przyparafialnych są prowadzone grupy AA, także i w tym wypadku pomóc. Między innymi prześlemy dane adresowe do parafii, by ksiądz, duszpasterz, który może nie znać ścieżki, jak pomóc takiemu człowiekowi, wiedział, do kogo odesłać. Chciałem, panie ministrze, bardzo podziękować za tą współpracę na tym polu ratowania człowieka. Bardzo dziękuję. Kiedy już się niestety stanie i ktoś jest uzależniony, wówczas na pomoc spieszy medycyna. Stąd właśnie i obecność wśród nas pana doktora Bohdana Tadeusza Woronowicza, doktora nauk medycznych, specjalistę i superwizora psychoterapii uzależnień. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Ja może zacznę od tego, żebyśmy bardzo uważali, jeśli chodzi o słowo uzależnienie, dlatego że ono się w tej chwili troszeczkę zdewaluowało i to, co kiedyś nazywaliśmy jakimś hobby, konikiem, to w tej chwili bardzo często jest nadużywane. Z drugiej strony wiemy, że jednym z uzależnień behawioralnych jest uzależnienie, jest hazard patologiczny, czyli zaburzenia hazardu. Jeśli chodzi o to, jak u nas to wygląda, to my takich jednoznacznych danych nie mamy. Natomiast badania mówią, że około 1,5-2% naszych rodaków to mogą być osoby uzależnione, a kolejne 3-4% to mogą być osoby, dla których granie w ogóle jest problemem. To, co powinno niepokoić na dzień dzisiejszy, to jest to, co dzieje się z młodymi ludźmi, bo były takie badania robione przez Fundację Dzieci Niczyje, z których wynika, że ponad 7% uczniów ostatnich klas gimnazjum deklaruje, że korzysta z internetowych serwisów hazardowych. To jest w ogóle odrębny problem. I wielu młodych ludzi gra właśnie w takich portalach co najmniej jeden raz w tygodniu. Po to, żeby państwo mogli spojrzeć na uzależnienie od hazardu, podobnie jak na inne uzależnienia, to warto wiedzieć, kto się uzależnia. Uzależniają się takie dwie kategorie osób. Jedni to są tacy, to się wszystko wiąże też coraz więcej z badań neurobiologicznych, że to się wiąże z pobudzeniem ośrodka nagrody, ośrodka przyjemności, który tam w środku, w naszym mózgu jest. I u jednych osób ten ośrodek domaga się dodatkowych stymulacji i to będą tacy łowcy nagród albo hazardziści akcji, którzy muszą coś robić, żeby się działo, bo oni wtedy dobrze się czują. A druga kategoria to są ludzie, którzy dążą do uwolnienia się od psychicznego dyskomfortu. I to będą poszukiwacze ulgi albo tak zwani hazardziści ucieczki. I o jeszcze jednej rzeczy trzeba pamiętać, że wszelkie uzależnienia wiążą się z pewnymi deficytami u tych osób, które w efekcie później się uzależniają. Wszystko zaczyna się od uzależnienia psychicznego w każdym uzależnieniu, natomiast w przypadku uzależnienia od hazardu mówimy o uzależnieniu psychicznym, ponieważ to jest taka potrzeba częstego lub stałego wykonywania pewnych czynności, tak jak w przypadku brania substancji psychoaktywnych, po to, żeby powtórzyć przyjemne doznania związane z wcześniejszym użyciem tych czy substancji, czy tych zachowań.
O tym, co to jest hazard, nie będę Państwu mówił, że to są wszelkie gry pieniężne, w których o wygranej decyduje w mniejszym czy większym stopniu przypadek, losowość. I cały problem, jeśli chodzi o ludzi, którzy są uzależnieni od hazardu, polega na tym, że u nich stwierdzamy takie zaburzenia poznawcze, które powodują, że człowiek pomimo wielu różnych negatywnych konsekwencji swoich zachowań, mimo wielu przegranych, ciągle wierzy, liczy na to, myśli o tym, że mu się uda. Bardzo często też tak jest, że ci, którzy grają, oni, nie chodzi im o pieniądze, im chodzi o pewne przeżycia i są tacy hazardziści, którzy nawet są w jakimś sensie zadowoleni z tego, że przegrywają, ponieważ jest to motyw dla nich i argument do tego, żeby grać dalej. No nie będę Państwu mówił, jak będziecie chcieli coś wiedzieć o kryteriach czy o czymś, to Państwu więcej powiem. Natomiast jeśli chodzi o zdrowienie, podobnie z hazardu, jak i z patologicznego hazardu, jak i ze wszystkich innych uzależnień, to wszystko zależy od postawy pacjenta, gdzie ważna jest nadzieja, wiara w skuteczność terapii, osobiste zaangażowanie, a także podatność na tak zwany efekt placebo. Ważne są postawy i umiejętności interpersonalne terapeuty, jego empatia, troska, ciepło, życzliwość, no i doświadczenia oraz jego kompetencje. I jeżeli mówimy o leczeniu, to musimy wiedzieć, że spośród wszystkich uzależnień najwięcej problemów z samobójstwami jest właśnie wśród hazardzistów. Osoba, która znajduje się nagle w sytuacji bez wyjścia, która straciła ogromne pieniądze, często dochodzi do wniosku, że nie tylko nie poradzi sobie z tym, ale że w ogóle dalsze życie nie ma sensu. I dlatego my w terapii bardzo uważamy i powinniśmy monitorować, zresztą myślę, że wszyscy powinniśmy monitorować myśli samobójcze, ocenę ryzyka samobójstwa itd., itd. I druga rzecz, która tu jest niezwykle ważna w terapii, to jest poradzenie temu komuś, w jaki sposób ma, czy może sobie radzić z różnymi długami. I to może tak w wielkim skrócie. Poza tym, że są ośrodki terapeutyczne, są możliwości tak zwanego samowykluczania się, gdzie hazardzista zastrzega swoje imię, nazwisko, żeby go nie wpuszczali do kasyna czy do sieci kasyn. No i istnieje coś takiego jak wspólnota anonimowych hazardzistów, która na świecie funkcjonuje od 1957 roku, a od 1995 roku jest w Polsce i tu w Warszawie powstała pierwsza grupa, która przyjęła nazwę Jedynka. Dziękuję za tytułem wprowadzenia. O dwa słowa jeszcze proszę właśnie księdza Marcina Iżyckiego jako duszpasterza i dziekana właśnie kapelanów służby celnej. Tak jak pan minister powiedział, nie jest to pierwsza akcja służby celnej i duszpasterstwa służby celnej. Poza tą wspomnianą przez pana ministra akcją Nie Przemycaj, duszpasterstwo włącza się także w ochronę roślin i zwierząt ginących gatunków. Przeprowadzamy także spotkania w szkołach, prelekcje, pokazy filmów. I ta akcja Nie daj się uzależnić od hazardu jest bardzo ważna. Ja w ostatnim czasie kontaktowałem się z moimi kolegami księżmi z różnych diecezji, z mniejszych i większych ośrodków i pytałem, czy spotkaliście się właśnie z takim problemem uzależnienia od hazardu? I praktycznie każdy z kolegów powiedział, że tak, owszem, w mniejszym czy większym zakresie, często w konfesjonale. A więc widzimy, że ten problem uzależnienia od hazardu no chyba jednak narasta. I jest to, można powiedzieć, początek naszego zaangażowania. Są z nami także terapeuci, pan Jacek Racięcki, jest pan Rafał Porzeziński, których zaprosiłem też do współpracy. Mamy nadzieję opracować między innymi katechezy dla gimnazjalistów, dla licealistów właśnie na temat uzależnienia od hazardu. Dziękuję bardzo.